Teraz derby Mazowsza w trzeciej lidze piłkarskiej. Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z Legionowią 1-1. Oba kluby w tym sezonie zamierzają walczyć o awans, a obecnie w tabeli dzielił ich zaledwie punkt. Po pierwszej połowie prowadzili gospodarze, a z gola w 30 minucie cieszył się Michał Wrzesiński. Drużyna z Legionowa wyrównała w 63 minucie po składnej akcji wykończonej przez Patryka Koziarę. I tak zostało już do końca. Pogoń, mimo że miała jeszcze kilka świetnych okazji, to jednak wygrać nie zdołała. W tabeli Legionowia jest trzecia, a Pogoń czwarta. Zespół z Grodziska Mazowieckiego pozostaje jedynym bez porażki.